Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie pokażemy Wam, jak się mają nasze pszeniczki, jak wyglądają i jaką mają wilgotność przed żniwami. Zapraszamy do oglądania! No to jedziemy! Tak jak Weronika już wcześniej powiedziała, dzisiaj zrobimy obiad wszystkich pszeniczek, także lecimy. Idziemy. Co? Houston, mamy problem? Jesteśmy już na miejscu. Przede mną pszenica Linus. Na większości działek mamy właśnie Linusa, ale mamy też Delawara i Galerista. Ja mam tutaj fajną skrzyneczkę. Mamy na nią 2 lata gwarancji. Nie na nią, na zawartość. Jest ona z firmy Serafin. Otwieramy. A w skrzyneczce wilgotnościomierz. Jest to model CePro, który współpracuje ze smartfonem. W dalszej części filmu zobaczycie, jak będzie się u nas sprawował. Porobimy sobie próby. Oczywiście my już go włączyłyśmy. Był tutaj akumulatorek. I będziemy robić. Mamy od razu miarkę 9 ml i 11 na drobniejsze zboża i na grubsze. Także Werka już nam przygotowuje. Będziemy mieszyć. Nasz akurat jest mielący. Wiadomo, na rynku są te, które pracują na pełnym ziarnie. Nasz jest akurat właśnie mielący. I mielimy. Już? Już. Ładuje się i robimy pomiar. Pszenica. Często nas właśnie pytacie, kiedy u nas żniwa. I zaraz się okaże, kiedy u nas są żniwa. Pomiar trwa. Raczej nie prędko, bo jest prawie 27%. No, jeszcze pewnie za 2 tygodnie będą dopiero u nas żniwa. Film za jakieś pewnie 3, ale nic nie obiecujemy. Lecimy na następną działkę. Składamy walizkę i jedziemy dalej. Jak widzicie, nasza pszenica jest jeszcze od dołu zielona, ale pomimo tego zrobimy jej pomiar wilgotności. Zrobimy to, wiadomo, testerkiem. Do niego dołączona jest, jeszcze nie powiedziałam, aplikacja, w której możecie zobaczyć, jest historia pomiarów z wilgotnością, datą. Możecie dodać do niej jakąś notatkę, zdjęcie, zobaczyć lokalizację, więc bardzo fajna opcja dla gospodarstw wieloobszarowych. I jesteśmy na kolejnej działce. Wilgotność to 24,5%. Temperatura 28,4. Dasz mi? Pasy zapinaj. Już. Tak jest, pani dyrektor. W przeciwieństwie do zeszłego roku, żniwa w tym roku będą nieco później, ponieważ pogoda niestety na to nie pozwala. No i tak naprawdę u nas dopiero gospodarze zaczynają kosić rzepaki, więc odbędzie się to troszkę później. Co tam, Weronika? Ale się zniszczyłam. No i idziemy, żeby nie było, że tylko swoje. Ale jak to się mówi, sąsiad zawsze ma lepsze, czy tam gorsze. Dawaj, zmierzymy u sąsiada. Póki sąsiada nie ma. Dawaj, będziemy mierzyć u sąsiada.
Także sąsiad, jak to już zobaczysz, to się nie gniewaj. Będziesz wiedział. Trzeba też gospodarza pochwalić. Zboże po zbożu, co roku. Także nie ma lipy. Ile jeszcze brakuje? Jeszcze pół. Jeszcze pół? Trzymaj. Muchaj. Będzie. Będzie. Mierzymy. Także sąsiad, wyjmuj bizona i szykuj się. No, szykuj, bo to już tylko dotknąć. Na wylocie. Na wylocie. Dawaj, zwijamy się. Masz wszystko? To idziemy. Uciekamy. Na hasło Gier Załoga macie 5% zniżki na wszystkie testery wilgotności marki Serafin. Dodatkowo na naszym fanpage'u jest już przygotowany dla Was konkurs z gadżetami firmy również Serafin Maszyny. Także do udziału serdecznie zapraszamy. A firma Serafin w swojej ofercie ma również inne testery wilgotności. Także zachęcamy do zapoznania się z ich ofertą i skorzystania z kodu rabatowego na wilgotność.